Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku okolice Wałbrzycha, a dokładniej Szczawno-Zdrój. Wędrujemy na wzgórze Gedymina, czyli całkiem nową wieżę widokową. Zaczynamy od parkingu znajdującego się przy ulicy Narciarskiej. Wieżę widokową wykonała firma Tatry z Myślenic, która wybudowała wcześniej wieżę na Trójgarbie oraz Borowej. Budowa wieży trwała 9 miesięcy. Uroczyste otwarcie miało miejsce 9 sierpnia 2020 roku. Wieża ma 33 metry wysokości. Na wysokości 27 metrów znajduje się platforma widokowa, a pierwszy taras jest na wysokości 17 metrów. Na szczyt wieży, zamiast schodów, prowadzi pochylnia o długości 300 metrów, dzięki czemu przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych czy rodzin z dziećmi. Na wieży może jednocześnie przebywać maksimum 80 osób, ale co najważniejsze, wejście na wieżę widokową jest bezpłatne. Taras widokowy wnosi się ponad linię okolicznych drzew, oferując przepiękne widoki na góry wałbrzyskie, góry Sowie, masyw Ślęży, a nawet Karkonosze. Na wieżę prowadzi szlak niebieski, biegnący szeroką i dobrze oznaczoną drogą. Wzgórze Gedymina znajduje się na terenie Parku Zdrojowego. Park oferuje wiele atrakcji, takich jak amfiteatr, skatepark, pokaźny plac zabaw czy staw. Bardzo nam się podobało. Jak nie byliście, to naprawdę warto się tutaj wybrać. Dziękuję, że jesteście ze mną, zostawcie ślad po sobie i do zobaczenia!